oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moje nadzieje na spotkanie z Tobą. Proszę Cię za tymi, którzy przekroczyli już bramy śmierci i oczekują Twojego miłosierdzia, czystu, spraw. Abym w Twoim domu spotkał się z moimi bliskimi i wszystkimi braćmi i siostrami, które powołałeś do życia wiecznego. Bardzo przyjmująca modlitwa na cmentarzu to naprawdę oczekują od nas wiele dusz czystych cierpiących i ta tęsknota czystych cierpiących jest trochę zmniejszona tym duszom, co cierpią czysto dzięki naszej modlitwie, ale tęsknota no jest zawsze tęsknota do zmartwychwstania. Czysto nie ma pełnej radości. I w niebie też oczekują na pełną radość. Radość będzie dopiero przy zmartwychwstaniu. Dusza nie może się radować bez ciała i musi ożywić to ciało, które jej należy. Nasze ciało należy tylko naszej duszy. Dusza nie może ożywić innego ciała. Tylko to, które jej należy. My się modlimy. Ja nie wiem, jak może wśród was są ludzie, którzy mieli jakieś znaki od zmarłych. Ja miałem dość dużo znaków od zmarłych. Nieraz odprawiam gregorianki, chociaż rzadko mi się zdarza, ale kiedyś odprawiłem gregorianki. 30 dzień kończyłem gregorianki ze zmarłych. Nagle świeca mi zaczęła dwa razy mocniej się palić. No ja to odczytałem jako radość tej osoby, za którą odprawiałem. Ale raz mi się stało się tak, że ja zapomniałem, że była rocznica jednego mojego znajomego, który mi prosił pomodlić się w tym dniu, jak będzie jego rocznica. No a tak się... Rok minął bardzo szybko. Ja odprawiam mszę świętą i przylatuje ptaszek i krzycie niesamowicie. No ja myślę, a co się stało w tym dniu? No i przeglądam kalendarz za zeszły rok, patrzę i to jego rocznica. No, drugi dzień odprawiłem za niego mszę świętą, świętej pamięci Władysława. I też przyleciał ptaszek i znowu jeden raz zaśpiewał i od tego czasu nigdy ptaszek nie śpiewał mi na mszy świętej, ale wtedy było. Ktoś pyta się, a co jest, że się mi przyśnił zmarły? To szczęście, że zmarły się przyśnił. To szczęście i znak, że trzeba się nie zapominać. On się przypomina. On się przypomina, żeby za niego się modlić. No i był nieznajomy jeden, niewierzącym właściwie, ale mówi, że jego znajomy jehowista umarł i ciągle jemu się śni. Ja mówię, daj mi go imię, to ja za niego odprawię mszę świętą. No i potem spotykam go. Mówię, słuchaj, on sam Rosjanin. Ty znajesz, co ty zdjął? On mnie больше не снится. No właśnie, tak bywa, że zmarły się przypominał. Co jemu zdziałać, bo jego listy nie stawił krzyż na mogile. No ja mówię, weź zrób krzyżyk i tam polóż wewnątrz mogile ten krzyżyk. On tak zrobił. No jest bardzo teraz zawsze mnie spotyka, mówi, że zawsze dobrze to się wspomina ten dzień, bo był bardzo zaniepokojony z powodu jego śmierci. Także
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym nasi zmarli. Ja może to powiedziałem taki, ale to naprawdę to dość dużo ludziom się zdarza takie wydarzenia. I dość jest dość dużo wydarzeń. Nawet jest jedno wydarzenie takie, że nawet w teologii mówimy, że zmarły nieraz ukazuje się, żeby zbawić swoje dziecko, swoje córki czy syna. Także bywają takie. Niech odpoczywają w pokoju. To, co najbardziej potrzebuje, to nasze ludzie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Sacre Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce.